Połączenie podchodów z rozwiązywaniem różnego rodzaju zagadek, zagadek o różnym stopniu trudności i różnie sklasyfikowanych. Są to zagadki matematyczno, geograficzno, historyczno, przygodowe, związane przede wszystkim ze stuleciem niepodległości Polski. Skoro gra terenowa, to jaki teren obejmiecie? No prawie całe miasto koło. Myślę, że uczestnicy mają do przejścia do 20 km dzisiaj na piechotę, z czego sobie nie będą zdawali sprawy, bo gra jest podzielona na podetapy, muszą po drodze spotkać kilku statystów, muszą z nimi odpowiednio porozmawiać, muszą im przekazać coś ze swojego ekwipunku, no i na podstawie tego, co zbiorą po drodze, rozwiązać hasło główne. Skoro ten materiał pojawi się już po grze terenowej, to może zdradzimy, jakie to zagadki, jakie to zadania będą musieli zawodnicy rozwiązać. No więc są to zadania, które umożliwiają zebranie zestawu liter. Te litery są ukryte na terenie miasta koła w postaci części wyrazów, w postaci różnego rodzaju oznaczeń, które w mieście się znajdują. I co ciekawe, dla mieszkańców będzie to niespodzianka, bo oni pewnie 1000 razy przechodzą koło jakiegoś miejsca, gdzie znajduje się jakiś napis, a dzisiaj będą wiedzieli, że z tego napisu muszą wyłuskać coś, co umożliwi im złożenie hasła głównego. Ciekawą sprawą jest to, że nawet po ułożeniu tego wszystkiego nie będą wiedzieli, jak brzmi to hasło docelowe, ponieważ dopiero na linii mety, która znajduje się pod ratuszem na małym rynku, na starym rynku, będą wiedzieli, co muszą teraz, jak przeanagramować to hasło, żeby otrzymać miejsce ukrycia skarbu, który zostanie za chwilę zrabowany przez terrorystów. A uczestnicy będą podzieleni na grupy, czy pracują wspólnie? Drużyny składają się z 2 do 4 osób. Będą działali niezależnie od siebie, bo zwycięzcą gry zostanie ta drużyna, która jako pierwsza i poprawnie rozszyfruje hasło główne.